ад споне! Споне в вечном огню! Masz chwilę? Mam. Czego chcesz? Junior współpracuje z Radowidem. Jeżeli to prawda, Skurwiel ma większe kłopoty niż mu się wydaje. Masz coś przeciwko Redanii? Moje sympatie nie mają tu nic do rzeczy. Skurwiel złamał układ, jest to zdrada, niezależnie z kim teraz trzyma. Potrzebuję kogoś, kto zabierze mnie do Juniora. Na pewno masz jakieś stare kontakty w Redanii. Nie mam, ale ty masz. Oświeć mnie. Temerczyk. Był dowódca osławionych niebieskich pasów, kojarzysz? Vernon Roche. Zadekował się ze swoimi ludźmi w obozie w pobliżu Oxenfurtu. Złóż mu wizytę, na pewno się ucieszy. Jedź, płotka! Naprzód! Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Szukam Rosza. Nie znam człowieka. Coś jeszcze? Rozumiem. A to za tobą, to pewnie jest obozowisko grzybiarzy. Jesteśmy ornitologami. A ten miecz to do obrony przed dzioborożcami? Nie. Dzioborożce nie występują w tym klimacie. Nie wiedziałeś? Hortensio, ślepy jesteś? To Geralt, mój druh! Geralt, wchodź. Geralt z Rivii, cały i zdrowy. Vernon Roche, ostatnia nadzieja Temerii. Śmiej się, ale Temeria jeszcze wróci na mapę świata. Roche, nie mogę zostawić tych ludzi samych sobie. Możesz i musisz, bo dostałaś taki rozkaz. Oni zginą. Proszę! Koniec rozmowy. Odmaszerować. Ganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Co tu robisz? Ganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. Jak tu trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. Wtedy usłyszałem, że Radowid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radowid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. Szukam Skurwiela Juniora. Słyszałem o nim.
Nie wiem, dlaczego szukasz go w moim obozie. Ptaszki ćwierkają, że macie wspólnych znajomych. Obaj obracacie się blisko króla Radowida. Ptaszki są stanowczo zbyt rozmowne. Trzeba będzie coś z tym zrobić. To jak? Potrafisz mi pomóc, czy mam szukać dalej? Jak zwykle masz więcej szczęścia niż rozumu. Wybieram się na spotkanie z redańskim szpicem. Spotykamy się pod Oxenfurtem w klubie szachowym. Dzięki, wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Ją zapłacę za wolną Temerię. Na pochybel czarny. Drażnisz mnie, siwy. Wracaj, skąd przyszedłeś. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Chodźmy. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. Mówią, że to królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Bo to forma ćwiczenia? Nauka strategii? Nie. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przystawić ucho i słuchać. Życie. Zbijam pionka, słyszę rozrywane mięso. Zbijam figurę, słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy, wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie, nie wiem. Nie wiesz, bo nie jesteś królem. Z perspektywy pionka widać tylko przyjaciół po bokach i wrogów po drugiej stronie. Król widzi szachownicę inaczej. Najwięksi wrogowie są dookoła niego. Każda bierka może zamknąć króla w matni, a wtedy szach i śmierć. Szachy, Wiedźminie, są sztuką poświęcania własnych bierek. Teraz już wiesz? Myślę, że już rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy.
Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z redańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam Skurwiela Juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem Juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę... Poza tym Junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka Czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Z tobą, Roż. Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest Junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie, powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roż. Do zobaczenia. W płomieniu nasze grzechy spłoną.